Witam serdecznie na kolejnej wiesiorynce, na naszym wspólnym spotkaniu, gdzie omawiamy sobie różne rzeczy, a przede wszystkim sprawy związane z naszą duszą, bo ona w tym wszystkim jest najważniejsza. Nie jest aż tak ważne nasze ciało, polityka i wszystkie inne rzeczy. Zachaczam owszem o politykę trochę też, bo jesteśmy w niej zanurzeni wszyscy. Skoro żyjemy w jakimś państwie, w jakichś granicach, to tam są różne systemy i my tym systemom podlegamy i musimy reagować również na systemy. Jezus też reagował na systemy religijne, na systemy, jakie panowały ówczesnie. Chodził na, na spisy, jak już mówiłem, ojciec nam to powiedział. Z Maryją i Józefem chodzili na te spisy, <laughs> więc żyjemy w konkretnych warunkach. Owszem, nie chodzi o to, żeby politykować, bo nie nam chodzi w tym, żeby mieć jakiś rys polityczny taki, lewicowy, prawicowy, czy jakikolwiek inny. To nie o to nam chodzi. Nam chodzi o zupełnie coś innego, tylko że w tym rzecz, by prostować te wszystkie systemy trochę. Prostować, prostować te drogi, te pagórki. Żeby było coraz lepiej, coraz lepiej. Żeby było lepsze prawo, lepsze rozwiązania ekonomiczne. Lepsze, lepsza budżetówka, więcej, żeby ludziom płacili, nauczycielom, pielęgniarkom. Żeby niepełnosprawni mieli więcej pieniędzy. Bo kiedyś byli sprawni. No, ale teraz nie są sprawni, ponieważ taką sobie obrali drogę. Tak ojciec kiedyś mi powiedział, że, że wielu niepełnosprawnych sobie taką drogę jeszcze przed zejściem na ziemię <coughs> obrało, żeby tak żyć właśnie. Owszem, po wcieleniu jest rzeka zapomnienia. Zapomina się po to, żeby była wolność. Bo wszyscy szanują wolność, nawet ci y, naukowcy kosmosu, ci, jak my to ich nazywamy, diabłami, ale to są naukowcy wciąż, mądrzy i inteligentni. Nie robią tylko samego zła, ale mają przygody, mają miłość, mają wszystko tak samo. To, to tylko taki obraz namalowało nam, y, namalowało, religijność nam namalowała takie różne obrazy, diabły z... Z rogami takie, demony brzydkie i tak dalej. To nieprawda, oni nie są tacy brzydcy. To wszystko są wyobraźnie ludzkie. Oni są piękni, tak samo, dlatego nie odpuszczają. Są zadowoleni z życia. Do pewnego stopnia oczywiście. Tak jak ojciec mówi, wiedzą o Bogu. Wiedzą nawet, że przegrali z Bogiem. Że ich życie się skończy kiedyś. Znowu będą się wcielali, wcielali, ale w końcu zrozumieją, że... Że trzeba się uwolnić od tego wszystkiego. I oni się też uwolnią. Wszyscy, jak ojciec mówił, wrócą do nieba. Wszyscy. Dlatego ja też y, nikogo nie namawiam do tego, żeby przestał chodzić do kościoła, czy co? Niech sobie chodzi do kościoła. Każdy z was, mi to nie przeszkadza. Ja też chodziłem. 50 lat chodziłem. I to często, nieraz byłem codziennie na mszy, na no, komuni nawet codziennie. No, 50 całe nie, no bo jak miałem 17, no tam 30 lat, załóżmy, jak. Ale ja mi to byłem zadowolony z tego. Owszem, tylko że jak mówię, w międzyczasie poznawałem dużo rzeczy. Mimo to, że nie zgadzałem się z pewnymi sprawami, ale chodziłem. Teraz już nie muszę chodzić, bo, bo trzeba uwalniać struktury i dogmaty. Więc ja już muszę dać inny przykład, że kościół musi być od serca wewnętrzny. To co Jezus mówił. I ojciec nam mówił też, że zobacz, ani jednego kościoła Jezus nie zbudował. No więc, jak nie zbudował, to nie musimy chodzić. Ale jak już jesteśmy przyzwyczajeni, lubimy to i mamy wyrzuty, jakieś tam sumienia, oczywiście sztuczne, że musimy chodzić do tego kościoła, no to chodźmy do tego kościoła. Dlaczego nie? To nie przeszkadza, ale starajcie się rozszerzać swoją świadomość, swoją wiedzę na temat historii kościoła, początków chrześcijaństwa i tak dalej, to wtedy zrozumiecie więcej, jak to. Jak to się działo, dlaczego to tak powstało, dlaczego pisma fałszowano i, i dalej fałszują wiele rzeczy różnych. No ale dzisiaj, już na szczęście, jest internet, jest wiedza dość dostępna już można wszystko zweryfikować. I tam księży, oczywiście będą się bronić, biskupi będą się bronić, bo to niezłe, niezła jest fucha, że tak powiem być biskupem czy kardynałem. No, nic lepszego. Po prostu bogactwo i, i spokojny byt. A przecież święty Paweł mówił, mówił, żeby się biskupi żenili. Sam to mówił, żeby bisku był. Um, oczywiście tam trochę pofałszowali, ale żeby biskup był mężem jednej żony i żeby dobrze dzieci wychowywali i tak dalej. Żeby, żeby żona była posłuszna mężowi. No ale to przesada. Oczywiście to tak nie, nie jest tak. To, to były takie. Starodawne rzeczy różne. Teraz jest inaczej już. Teraz wszyscy są równi, mamy być równi, pokorni. Oczywiście, że kobieta nie może robić tego, co mężczyzna i odwrotnie, no bo nie nadają się często do tych takich różnych spraw. Muszą się uzupełniać, jeśli są w jakimś tam swoim związku. I czy w rodzinie? No tak to jest. Mężczyzna jest silniejszy, ma większe mięśnie, więcej zrobi. Kobieta jest bardziej subtelna od innych takich drobniejszych spraw. No to wszyscy o tym wiedzą, ale samochodem na przykład wszyscy mogą jeździć. <noise> Są tramwajarki i, i, i nawet pociągami, <noise> lokomotywami niektóre kobiety sterują. Potrafią, samolotami. Nie wiem, samolotami chyba też latają. Tymi dużymi to nie wiem, ale, ale tymi małymi to pewnie też. Więc to jest taka równość już teraz. To jest inne czasy przyszły. Więc mówię, chodzić sobie można do kościółka, dlaczego nie? Jak ktoś lubi iść, modlić tam za dusze czyścowe, właśnie te, które są w kosmosie, za te dusze, które się reinkarnują, przychodzą, z powrotem trochę są zagubieni niekiedy, bo wydawało im się, że będzie ładniej, piękniej, bo tak niektórzy tam obiecują. Ci, którzy chcą podtrzymywać kosmos, to rozmawiają z taką duszą też, no. Jak wzejdziesz, to będziesz miał tutaj raj no, i będziesz podtrzymywał te życia. A anioł stróży i inni z drugiej strony mówią: no, no nie da bardzo, bo tutaj spotka się coś innego. No i każdy sam wybiera. Nie ma przypadków, jak ojciec mówił. Jest wolna wola. Decydujemy wszyscy o wszystkim. No ale potem jest różnie już w tym, w tym życiu. Jesteśmy już ograniczani kulturą, państwem, systemami, no i się wszystko. Wszystko się troszkę jakby załamuje. Mamy raz takie systemy, raz takie. A Ojciec mówił, że Bóg już miał przeżył na tym, w tym kosmosie wszystkie możliwe systemy. Jest cierpliwy i śmieje się z tego wszystkiego, co się tu dzieje. Więc system miłości by był najlepszy. Wiadomo, że partie się nie spełniają, no ale to na razie tak jest. I w wielu krajach też tak jest. No ale to, to nie to. Musi być wewnętrzne. Zrozumienie, wewnętrzna miłość, wewnętrzna sprawiedliwość, wrażliwość wewnętrzna i tacy ludzie w wyborach powszechnych i oni by się dogadywali, nie, 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 nie walczyliby w partiach, że szef im coś tam każe. Nie, każdy sam decyduje, po co jakiś szef ma coś tam komuś kazać. Nie ma tak. No w firmach też tak jest, to fakt, ale w partii to już jest zupełnie coś innego. Tam jest coś, to jest inna sprawa zupełnie. Więc to by było dobrze. Żeby, żeby tak kiedyś się stało i były powszechne wybory. i sędziów i parlamentarzystów, no to wszystko sobie poustalają tam, bo w tej chwili jest źle. Ale będzie lepiej. Miejmy nadzieję. Zawirowania są, jak ojciec nam zapowiedział, że będą zawirowania, więc są już teraz, widzimy co się dzieje. Wszędzie w koło wrzawa, ale ojciec mówił, że tu będzie najspokojniej, mimo wszystko w Polsce. W koło będzie niebezpieczne, ale w Polsce będzie najspokojniej. Pomimo, że tam niemieckie wojska przejdą przez Polskę, ale chyba tylko przejdą, żeby tam coś pogrozić, czy coś tam może tak być. I wtedy dopiero się oczepiemy z tego wszystkiego, zrozumiemy, yy, o co chodzi, że tylko system miłości może nas uratować. Nie walka polityczna, bo walka polityczna to do niczego nie, do, nie prowadzi. Póki jest, to jest. No to musimy na to reagować, ale z, kiedyś będzie inaczej. To Teresa Neumann mi powiedziała, jak przychodziła na rozmowy z, przez ojca Pi, przez panią Krystynę i zastępowała często ojca Pio, więc z nią też rozmawiałem nieraz. Ta stygmatyczka niemiecka, to ona mi wtedy, dwadzieścia parę lat temu już mówiła, że modli się już o to, że jak niemieckie wojska będą przechodziły przez Polskę, żeby nikomu nic nie zrobiły. No to widzicie, będzie coś, będzie już widać, że coś się zaczyna dziać powoli. Dziękuję serdecznie za wasze modlitwy, za to, że się modlicie i wkładacie do koszyczka wszystkie swoje troski, potrzeby. No tak mamy, no musimy prosić, dziękować, jak ojciec mówi, prosić i dziękować zawsze trzeba. Bo nie ma przypadków. Niebo też pomaga. My sobie też nawzajem pomagamy, jak ludzie pomagają sobie. Tak niebo nam też pomaga, tylko już tak subtelnie nie mogą materialnie nam pomagać, no bo oni są w innym świecie, wyszli poza ten świat. Natomiast mogą <laughs> kierować nasze myśli, naszą jakąś tam energię subtelną, przekierowywać i pomagać. Natknąć kogoś w czymś i ten ktoś zadziała. No różnie to jest. Także to w, czasami są uzdrowienia, nawet Bóg potrafi, jeśli zdecyduje, że trzeba tak pomóc, no to zrobi to. Za wszystkich umierających, za tych wszystkich, którzy dzisiaj umarli, zginęli w wypadkach. Trzeba zmówić to, przynajmniej to Ojcze Nasz zdrować Mario, chociaż raz dziennie, żeby, żeby im pomóc. Bo taka myśl do Boga pomaga wszystkim. To jest ważna rzecz. Tego się nie trzeba wstydzić, i nie musimy tego robić w kościele, czy, czy gdzieś gdziekolwiek. Można się skupić, czy iść na spacerze sobie zmówić. Taką modlitwę, jakąś swoją własną, swoimi słowami poprosić. Akty strzeliste, jak mówię, nie muszą być jakieś czytane, z jakiejś konkretnej, bo to też są wymyślone modlitwy przecież. No, sami możemy wymyślać. Ojciec mówił, że to są te westchnienia wewnętrzne, prośby takie swoimi słowami najlepiej, bo to czujemy to, co my mamy w sercu. Możemy się posłużyć różnymi modlitwami, jak najbardziej, ale takie od serca to jest prostsze, lepsze, takie, takie po prostu. Mówienie do Boga od swojego wnętrza. To czyńcie to co dzień, bo to ja też co dzień polecam Was wszystkich i tych wszystkich, którzy pod, mają różne potrzeby. Sam oddaję wszystkie nie, swoje troski, kłopoty, jakie mam. Wszystko to oddaję też, to koszyczka. No to co tam jeszcze pokażę? Teraz. Z, naturalne mydełko z olejem migdałowym i. I jakim? I, bo tu nie. organowym. Organowym. Nie, nie organowym Jakim? Argo. Organowym. <noise> Jezu, jak ja czytam, coś strasznego. No ale trudno, tak jest. taki jestem. Tego nie zmienię. Tutaj też mi. Mm, Pan Stanisław przysłał wodę utlenioną 3%, i tu jest, zaraz pokażę, jak to wygląda. Stabilizowana srebrem i borem. Uniwersalny, ekologiczny środek biobójczy do skażenia wszystkiego, do odkażania wszystkiego. Należy pryskać wszystkie węzły chłonne i myć zęby zamiast pasty z fluorem. O, proszę. Do płukania jamy ustnej i miejsc tymnych rozcieńczać wodą 3 cztery razy. Tak to wygląda. O. To jest takie coś. Opis tu jest. Można sobie to kupić u pana Stanisława Szczepaniaka, naszego wielkiego chemika. Jest pod stroną, pod, lin, pod filmem jest link, także można wszystko to sobie zakupić, aby ktoś miał po taką potrzebę i chęć. Redox oczywiście Wam też pokazuje, znowu do pieca bardzo dobrze działa. I jeszcze <laughs> jakaś nowość też, to już pokazywałem. Witamina C plus magnez plus potas, glutation. O! To jest taka taka moc w tym, jak to się łyżeczkę dziennie, pan Stanisław mi mówił, że łyżeczkę dziennie, żeby sobie do letniej wody rozcieńczyć, i wtedy jest <śmiew> niesamowita siła, idzie. No. Ja już zacząłem, także będę miał siłę, uważajcie. Jeszcze tutaj coś rozwalę zaraz. <śmiew> <śmiew> Dobrze, to teraz coś poczytam, żeby nie zagadać, bo ostatnio za dużo tej polityki, tego wszystkiego, tej historii, ale to trzeba coś duchowego też. Przeczytam Wam teraz jak zawsze wiersz. Pieśń. Powiedz mi, co znaczy kochać świat. Powiedz mi, ty wiesz, ty to wiesz, dziś chcę to znać. Naucz mnie spoglądać prosto w dal, mieć żal. Porywasz mnie z sobą gdzieś, to ty, dobrze z tobą mi, jasności ma, wolności ma, to ty. Miłością uniosłeś mnie, kosztować ciebie chcę, tchnieniem widzę, cudowny jest ten twój świat, zbliżam się doń, ogarniasz mnie. Pytasz mnie, co znaczy kochać świat? Powiem ci, ty wiesz, ty to wiesz, błękitem utulasz mnie. To kiedyś tak napisałem właśnie pod taką piosenkę, żeśmy mieli taki zespół, i Nigo. I taki Janusz tam był i właśnie on komponował różne melodie. Ja to napisałem w sumie pod piosenkę. No ale. Hmm. Dobra, to teraz będzie jakieś krótkie rozważanie. <ścoughs> Dobra. I tak to będzie szło z tą naszą polityką. Jak sami widzicie, obserwujecie, jak to w życiu jest. Jest różnie, ale my musimy mieć nadzieję i wiarę, jak Ojciec mówił, i to, co nam zapowiedział, że będzie dobrze w Polsce, że osiągniemy Dno, ale z tego dna wyjdziemy i będziemy, staniemy się wspaniali jako Polska, jako nasz naród, ale taki otwarty na wszystkich, nie, nie tylko na, na siebie samych. I będziemy pomagać również innym narodom, tak mi ojciec mówił. Będziemy się dzielić nie tylko, nie tylko wiedzą, ale również nawet yy, finansowo, bo będą takie biedne różne kraje no to będziemy im wspomagać już tam rządy jakoś tam wspomagają ale to będzie więcej może tego bo naprawdę w Polsce jest dużo pieniędzy ojciec mi kiedyś powiedział, gdyby bogaci ludzie w Polsce, a jest ich mnóstwo bo przecież wiadomo, że komuna ukradła tam budżet był pusty i tak dalej, to wszystko pokradli więc gdyby bogaci ludzie w Polsce podzielili się razem z kościołem bo kościół jest najwie, najbogatszy i włożyli do jednego koszyczka to wszystko, to by starczyło wszystkim Polakom na wiele lat jeszcze byśmy się z zagranicą dzielili, tak ojciec mi kiedyś powiedział. <laughs> no to teraz czytam coś. Jeśli funkcjonować to tylko optymistycznie, z uśmiechem, miłością i radością, wówczas postęp sam się napędza. I napędza. Samo zastanawianie się, czytanie takich, o takich sprawach, Działa bardzo korzystnie na lepszy stan świadomości. Śmierć, rozpatrywanie jej działa nie na lepiej na duszę. Dlatego ci, co pracują w prosektorium, dużo piją alkoholu, by zabić przygnębienie, przygnębiające widoki i odczucia. Wiem, bo kiedyś dwa razy odwiedziłem prosektorium, kiedy pracowałem w latach 80., w szpitalu jako rejestrator medyczny oddziele oddziale rakowym. To już kiedyś opowiadałem. Zresztą byłem świadkiem wielu śmierci. Pomagałem umierać niektórym. Widziałem rozcinanie człowieka, człowieka na kawałki. Nie jest to przyjemny widok. Tak samo rozpamiętywanie śmierci Jezusa nie jest czymś dobrym. Przygnębia i powoduje u wielu osób depresję. Jezus głosił miłość i wiedzę o wieczności. Nie promował śmierci. Śmierć, notabene wyprodukowanej, przez śmierci, notabene, wyprodukowanej przez aniołów i ich pychę. Śmierć nie ma nic wspólnego z ideami wspaniałego Jezusa. W niebie nikt nie cierpi i nie umiera, <laughs> i nie zastanawia się nad śmiercią. Wiedzą, że tu jest śmierć, ale nie rozpamiętują tego tak jak my, bo my tutaj boimy się śmierci, boimy się chorób, tego wszystkiego. No to jest naturalne, że tak jest, ale nie ma co rozpatrywać. No, Kościół robi trochę błąd, że, że ciągle o tej śmierci Jezusa, śmierci najważniejszej Jezusa. No, każdy umiera, każdy z nas, każdy cierpi takie podobne męki jak Jezus. To, tak sobie taką mm, doprawili, że Jezus wziął wszystkie grzechy świata na, na siebie. No tak, wziął wszystkie grzechy świata. My też bierzemy wiele grzechów innych, tak samo nosimy, bo jak nas ktoś tam dopadnie i no cierpimy, no, no, to za, Jak wziął grzechy i cierpienie na siebie, to dlaczego my cierpimy? Takie gadanie po prostu, kościoła. <laughs> Trzeba to wszystko poodwracać. Każdy musi się sam zbawiać. Jezus pokazał drogę drogę, zbawienie jak, jak z tego wyjść. No, ale Kościół zakamuflował ogromną wiedzę, tak jak już mówiłem, nie ma już wiedzy w katolicyzmie, bo jest zamknięta. Może otworzą od, kiedyś to i będzie lepiej. Natomiast teraz nie ma, no i musimy zmieniać powoli sami, przynajmniej coś tam dochodzi do tego. No, sami jak sami. Ojciec nam tutaj dużo dopowiedział, więc dlatego o tym mówię. Następna myśl. Człowiek, jego świadomość, uczucia, miłość ma dodatkową skłonność przyspieszać. Nie, niezwykłe: im więcej kocha, im więcej wie, tym szybciej osiąga większe szczęście. U tych, których świadomość miała być zlikwidowana, natura robi wszystko, aby tak się nie stało, bo wie, co może z tej. Co może tej świadomości dać w prezencie? Przedłuża nawet agonię w nadziei, że program danej świadomości się odblokuje i osiągnie ostatecznie swój cel niebo. Ale natura też potrafi zabić od razu. To inny model tego samego. Od kiedy jesteśmy w ciałach, mamy same problemy. No niby. Jesteśmy dopasowani. No, ciało jakby tak, ta świadomość weszła w ciało i specjalnie go tak nie odczuwa, ale jak się już zastanawiamy, coś robimy, to już się męczymy, to wszystko odczuwamy z, odczuwamy ból <coughs> i inne rzeczy. Chwilę mamy naprawdę fajne, że w ogóle się ciała nie czuje. Jak jest człowiek szczęśliwy, zadowolony, radosny, to właśnie ciała nie czuje. Dopiero dopiero jak to już zapomina o radości, przychodzą inne nastroje spowodowano również zmęczeniem fizycznym bo komórki tam muszą pracować więc wszystko się to odczuwa poprzez różne powiązania dusza to odczuwa to ciało, tak jak ojciec mówił, że ciało to jest taka powłoka na duszy energe, energetyczna powłoka na duszy bo ciało, dusza nie jest energetyczna tylko ciało jest energetyczne i takie psyche wokół tego ciała te połączenia <laughs> tak to nazywamy no to wtedy odczuwamy to cierpienie. Czytam dalej. Natura jest niezwykle cierpliwa i pobłażliwa dla każdej cywilizacji. Pragnie tylko jednego rozwoju, wolności i miłości a to wyznacza kierunek wiecznej przyjemności dla wszystkich. Niezwykle żmudny proces, ale najcudowniejszy jest jego finał wieczne życie w rozkoszach. Takie były założenia cywilizacji w kosmosie. No tak to wyglądało na początku. Tak właśnie miało być. Miało być przyjemnie, dobrze, bo niebo jest, służy tylko po to, żeby kochać, miłować się, być szczęśliwym, odczuwać przyjemność, rozkosz. Ale jak wiemy, jest inaczej niestety. Mamy problemy, choroby i psychiczne, i fizyczne i różne. Ojciec mówił, że nawet już powietrze jest tak zatrute, że od tego samego powietrza już możemy. Niektóre, niektóre choroby psychiczne już się pojawiają, od samego powietrza. <laughs> Więc ważne, żeby było to powietrze faktycznie czyste. Najlepiej by było, gdybyśmy umieli um, energię czerpać ze słońca. Ze słońca lub jakoś inaczej z jakichś innych promieni, które by dały moc i siłę i prąd, a nie z tego, co jest. No. Zatruliśmy dużo środowisko jednak. Mówi się, że to jest kłamstwo, że to... Że to... Ja wiem, ojciec nam mówił, że jednak środowisko jest zatrute. Jedzenie, wszystko, mm, pola, to są potrute. Cały czas przecież nawożą tym sztucznymi nawozami, już nie ma naturalnego obornika, wszystko sztuczne. Brakuje tych mikroelementów, suplementów, wszystkich w glebie po prostu, i potem, potem to ta jarzynka, warzywko nie może wyciągnąć, ta roślinka nie może wyciągnąć z tej ziemi, no bo nie ma nic już tam. A te sztuczne, które sypią, te syntetyczne nawozy, no to, 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 to ta roślinka zasysa te, tą, tą syntetykę, i potem my tą syntetyk, syntetykę jemy. I często właśnie od tego jedzenia chorujemy. <laughs> Więc mówię, najcudowniejszy jest finał, bo natura, jakby też tęskni za tym niebem, za niebem. No tak, to już święty Paweł mówił, że całe stworzenie jęczy wzdycha w bólach rodzenia, oczekując synów światłości, synów, którzy powiedzą coś ciekawego, co uwolnią miłość, uwolnią radość. I takich potrzebujemy ludzi, którzy by dużo o tym mówili i umieli. Całościowo popatrzeć na wszystko. Dlatego natura taka jest. Były założenia cywilizacji w kosmosie, żeby było dobrze, no ale nie zawsze wychodzi. Kosmos niszczeje, co chwilę eksploduje, zagrażając w spokojnym życiu. Nie jest łatwo i Jezus o tym opowiadał. Lepiej zatem powrócić do Ojca, czyli tam do góry. Za kurtyno jest bezpiecznie i szczęśliwie. Niebo prawdziwe jest poza kosmosami, w zaświatach. Tak mi ojciec mówił, że nie ma nieba tutaj, nigdy raju nie było tutaj, ani nie ma go nas w nas. My go możemy odczuwać, bo gdyby było w nas, to byśmy byli szczęśliwi, żadnego cierpienia by nie było. My tylko go odczuwamy lekko chwilami, że jest taka idea, jest takie niebo, gdzieś jest takie miejsce szczęśliwe. No ale tu go nie ma. Możesz przez chwilę być szczęśliwy w sercu, wewnętrznie, ale za chwilę już wszystko to pryśnie. Dlatego trzeba bardzo silnej woli, żeby wytrwać w tym życiu, w tym kołchodzie. Ciężko jest. Ale musimy. To jest szansa. Następne. Następna myśl. Po Jezusie stworzono kłopotliwą moralność, skrzywienie, skrzywione sumienie, prawa, dogmaty i przepisy, więzienia zakonne, kościelne i państwowe, gdzie biskupi byli najwyższymi sędziami. Jezus głosił wyznaniowość opartą na szacunku i miłości, a uczyniono z tego narzędzie poglądowe, wyznaniowe, propagandowe, które skutkuje inkwizycjami, dogmatami i wiecznymi wojnami religijnymi. Jezus miał miłosierne serce, tolerancyjne na milion sposobów. Prześladowcom wybaczał, dzieciom i więźniom błogosławił, a tym, co weszli na drogę miłości, wiedzy o galaktykach i zaświatach, przesyłał swoje wyrazy największej sympatii. Na tym polega pomoc Jezusa i jego mamy, że pokazywali przestrzeń miłości i tolerancji. Przestrzeń dobrego serca. Na tym polega tak zwane zbawienie. A dzisiaj, jak nie będziesz chodził do spowiedzi i kościoła, wyrzucą cię z niego i potępią na wieki. Nie wolno tak czynić. Każdy ma miłość i świadomość do rozważań. Szukajcie, a znajdziecie. Jezus nie zachęcał do kościołów, do łażenia, do kościołów. Sam nie zbudował ni jednego. On mówił o świątyni. Wewnętrznej. Nie wolno tak czynić. Każdy, jak już mówię, to wystarczy, by pójść do, y, wyżej po śmierci. Nawet nie trzeba się chrzcić, by przy, czy przystępować do komunii. Zbawienie to miłość. Jakkolwiek ją rozumiemy i czujemy. Tylko ona uskrzydla nas do tęsknot za życiem wiecznym. Jezus to właśnie wiedział i o tym mówił. Czy nie wiecie, że jesteście świątynią? Słowa Jezusa. O taki kościół Jezusowi chodziło. Być dobrym, tak niewiele potrzeba, by się zbawić, mówił ojciec Pio. Być dobrym, tak niewiele potrzeba, by się zbawić. No, okazuje się, że być dobrym jest najtrudniej. <grywka> najtrudniej jest być dobrym, właśnie. Bo wymagającym Wykształconym, czy jakimś tam innym człowiekiem, można być yy, jakiś tam profesjonalistą, można być w bardzo prosty sposób. Natomiast być dobrym i takim otwartym na drugiego człowieka, kochać go szczerze, oddać mu serce, dłonie, to nie jest już tak prosto. To jest naprawdę trudne. Jezus taki był, tego, do tego doszedł i tego uczył. I Bóg też jest taki. Tak jak ojciec mi mówił, że Bóg jest najlepszym rodzicem z wszystkich rodziców, jakie mamy w kosmosie i na tej Ziemi. Najlepszym rodzicem, no to sobie wyobraźcie teraz. Wiadomo, jak są, jest wzorowa rodzina, wspaniali rodzice, jak pięknie współpracują, współgrają ze sobą w harmonii, kochają swoją rodzinę, dzieci i tak dalej. No to Bóg taki jest. Wszystkich jednakowo kocha, ojciec mówi: Wszystkich jednakowo. Dlatego rodzina też powinna kochać inne rodziny, nie tylko swoją własną. Dobra, na koniec przeczytam jeszcze wiersz Maćka. Krótki taki. Sławkowi Kluszyckiemu. <laughs> Dedykował to. Mówią, że tutaj wszystko się kończy, gdy już zaczniesz nowe życie w niebie. Kończy się ból. Żony, dzieci, musztry, ręce umazane deszczem w polu, mówią, że wszyscy się znają i noce przemienęły jak gorączka. Wciąż tylko mówią, i ty milczysz, co słyszysz. Jeszcze się nie zmęczyłeś, jeszcze się winem nie upiłeś. To wino niebiańskie. Wino niebiańskie. Wino to napój Bogów. Tych napojów bogów to wszyscy różnie mówią o różnych napojach. O winie, o piwie. Podobno piwo było pierwszym napojem bogów, znaczy to na ziemi tak sobie różne rzeczy. Potem zakony to piwo też wino produkowały. Bardzo dobre zresztą i to tylko, że to piwo nie było takie mocne jak dzisiejsze. Dzisiaj to mam tam 4,5%, 5%, 5 i więcej, a a te zakony, jak produkowały prawdziwe, prawdziwe wino, yy, prawdziwe piwo, klasztory, no to tam było tylko 1%. 1%, 1-2 góra. A nie teraz, to jak wypijesz piwo, to się w głowie kręci. Takie młodzież pije piwo, nie powinno, w ogóle nie powie, piwo nie jest za bardzo takie zdrowe aż. No ale piją. Za dużo, trochę za dużo. Tak jak mi kiedyś zeszła święta Barbara nas na, w grudniu, 4 grudnia chyba Barbary jest nie. Barburki zeszła. No to mówię o górnikach, że no, trochę za dużo piją. I w ogóle Barbara powiedziała mi, że jest patronką pijaków też alkoholików. Także warto się do niej modlić pod, pod tym względem również. To tyle będzie na dzisiaj. Zamykam ten komputerek i niech czeka do jutra. <laughs> Dziękuję serdecznie za tą chwilę refleksji, którą żeśmy sobie tu razem nie jestem na żywo, ale prawie jak na żywo, więc nie chcę tak na żywo, tak jak inni robią. Nie, nie potrzeba aż tak. Po co? Ja też tu się czuję jak na żywo, także sobie oglądacie kiedy chcecie, a wy tam. Różnie możecie jedni rano oglądają, inni po południu, więc na żywo nie ma potrzeby. Ja zresztą nie odpowiadam na wiele pytań, bo ja mam tutaj już dużo rozwiązań już w swoich tych moich rozważaniach, więc ja bym chciał tylko odpowiadać. No, no, kiedyś tam próbowałem coś tam odpowiadać, ale, ale dużo znajdziecie w tym, co ja mówię. Te odpowiedzi są gdzieś tam zawarte, więc warto posłuchać, nie bawić się w pytania odpowiedzi, bo by nam to dużo zajęło. A różne by mogły być pytania, no więc ja bym musiał długo tłumaczyć, i tak dalej. A tak to znajdziecie to co, to, co jest w tym, co ja czytam i co tam mówię trochę. A, więc sobie też możecie odpowiadać sami na różne, na różne rzeczy. Trzeba samemu te, też troszkę szukać. Szukać i znajdować. Nie tylko Ja dużo rzeczy, jakby mówię, daję takich otwartych do, do przemyślenia. Miłość też daje otwartą, niezamkniętą, żadnych dogmatów, żadnych przepisów, żadnych reguł. Tu jest po prostu wolność. Wolność jest najważniejsza, jak ojciec mówił, że wolność, za wolność ludzie życie nawet oddają. Tak jest cenna wolność. I wyjście z nieba, w niebie jest wolność. Wyjście z nieba nasze kiedyś było właśnie poprzez przez wolność, jak ojciec mówił. A potem już nastąpiły te wszystkie y, druzgocące nas sytuacji, sprawy pojawiła się pycha i rysa na duszy. I teraz musimy odwracać ten proces. Jest trudny, ale musimy to robić. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję za wszystko i do jutra.